Sebastian Górny. Witam w kolejnym odcinku programu Szybka Kawa, a dziś z zaproszenia na kawę skorzystał pan Marian Łazarski, prezes Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. I tu będzie małe zaskoczenie, bo pan Marian organizuje maraton, ale proszę się nie obawiać, to chodzi oczywiście o fotomaraton, czyli maraton fotograficzny, impreza, która odbędzie się 1 lipca. 1 lipca. Skąd pomysł i na czym właściwie, na czym polega idea maratonu fotograficznego? Więc pomysł to nie jest nowy pomysł, a sama idea jest dosyć też już leciwa. Ja brałem udział w takim maratonie międzynarodowym w Kopenhadze w 1991 roku, gdzie kilku przedstawicieli tu z Polski, dokładnie z Federacji Fotograficznej, wtedy też tam byłem, startowało w takim maratonie w Kopenhadze. Oczywiście organizatorem wówczas był słynna firma fotograficzna Kodak, która produkowała materiały fotograficzne i zawsze jak nowe materiały wchodziły na rynek, to wówczas organizowano taki maraton międzynarodowy. Polegał on na tym, że każdy z uczestników dostawał 24-klatkowy film, taki, no jeszcze ten, na analogowe aparaty oczywiście, i każdą klatkę trzeba było fotografować z nowym zadaniem. Zadania dostawało się w różnych miejscach, w Kopenhadze na przykład wtedy, i co godzinę, także przez 24 godziny wszyscy, którzy byli uczestnikami tego pleneru, tego fotomaratonu, można tak powiedzieć, byli po prostu ciągle musieli się poruszać po tym mieście i w tych miejscach. Szukać tematu, tak? A, jeszcze temat trzeba było, dostawało się temat, na przykład napisane zadanie było na tą godzinę po duńsku, trzeba było szybko biec do hotelu, przetłumaczyć na angielskie, a już z angielskiego to sobie żeśmy radzili, żeby można było zrobić takie zadanie. No, zabawa przednia. Oczywiście potem najlepsze zdjęcia zostały potem oceniane przez oczywiście organizatora, czyli przez firmę Kodaka, i wyświetlone, odbitki mieliśmy zrobione z tego i każdy dostał różną taką nagrodę i dyplom, że w takim fotomaratonie brał udział. I podobnie ma to wyglądać? Prawie tak samo. Te będą wyglądały nieco inaczej. No ze względu na to, że już jesteśmy w erze fotografii cyfrowej, więc trudno jest po prostu zadania wydawać i że każdy uczestnik zrobi jedną klateczkę i będzie z głowy, kiedy mając do dyspozycji cyfrowy aparat, będzie mógł ewentualnie zawsze coś podmienić czy coś zmienić. W związku z tym ja tu tą ideę przewiozłem wówczas i już tu w towarzystwie żeśmy robili taki chyba ze 3 razy taki tu w Gorzowie fotomaraton. Jeszcze tradycyjnie na fotografii analogowej, natomiast jeszcze jak pracowałem w Młodzieżowym Domu Kultury, to myśmy robili i analogowy maraton i już próby robiliśmy za pomocą aparatu cyfrowego i to robiliśmy podczas warsztatów w Strzelcach Krajeńskich przez dobrych kilka lat. Także mamy doświadczenie. Natomiast ja już wiem od kolegów, którzy wówczas uczestniczyli w tych maratonach, że ten fotomaraton tak zwany jest organizowany, bywa organizowany w wielu większych miastach i to w Krakowie, czy to powiedzmy we Wrocławiu, gdzie kto po prostu chciał się zabawić, to mógł takie pomysły zrobić. No i ten nasz, jaki tutaj chcemy zrobić, to z okazji 760-lecia miasta. Czyli wpisujecie się Państwo w jubileusz. Jubileusz, z tym, że zadania nie będą wskazywały, co byśmy chcieli sfotografować, tylko zadania będą takie dosyć perwersyjny, ja bym powiedział, ponieważ na przykład będzie temat, jeden z tematów będzie praca. Proszę bardzo, zrobić zdjęcie. Trzeba będzie się wykazać kreatywnością, jak tak najbardziej. Zasada jest tylko taka, że na każde zdjęcie musi być zrobione, poprzedzone jakby tytułem, czego dotyczy, prawda? Bo inaczej to się w cyfrowym zapisie nie da zrobić. Więc
autor takiej zabawy robi najpierw zdjęcie aparatem cyfrowym, czy powiedzmy, o właśnie, komórką, tytułu, czyli, nie? Powiedz, tą pracę fotografuje i po tej pracy robi 3 zdjęcia na temat. Koniec. Wspomniał pan o tej komórce, rozumiem, że jeżeli chodzi o wybór sprzętu, to jest pełna dowolność. Tak, oczywiście, że tak, ponieważ dzisiejsze zapisy cyfrowe za pomocą tychże urządzeń, jeżeli chodzi o zapis obrazu, jest taki sam prawie jak w aparatach cyfrowych, poza optyką, prawda? Optyka jest niezbyt taka, która by spełniała wszystkie zadania. Natomiast pomysłowość autora jest taka, że zawsze może szerokim kątem coś zrobić, prawda? Czy to będzie praca, czy to będzie dziura w jezdni, czy to będzie faktura, prawda? Bo są takie też zadania. Na czym to będzie polegało? Otóż 1 lipca, to jest w sobotę, o godzinie 10, spotykamy się w małej galerii. Wszyscy dostają regulaminy, jeżeli nie przeczytali o nich na stronie na Facebooku. I wówczas dostaną tak zwane zadania w kopercie. Dostaną 10 zadań z różnymi tematami. I zasada będzie taka, że każde zadanie im zacznie zrobić, to musi najpierw sfotografować to zadanie w tytule. Jak tam będzie tytuł, na przykład ta praca, to sfotografuje pracę, później zrobi 3 zdjęcia, idzie sobie dalej i robi na kolejne. Kolejny temat. Kolejność nie jest obowiązkowa, byleby tylko był tytuł, bo według nazwy te zdjęcia jego to będą odnoszące się do pracy, prawda? A pomysł może być szalony. Bo jeżeli będzie miał fakturę, to może zrobić fakturę na przykład na murze, ale również może później do sklepu wziąć fakturę i też sfotografować, prawda? Ma pomysł? Ma, ale tutaj szczegóły nie będziemy nie wchodzimy, tutaj No i do 18 te wszystkie zadania powinny być zrobione. Czyli 8 godzin cała zabawa ma trwać. Tak, robimy 8 godzin, ponieważ ja zrozumiem, że te nocne zdjęcia są trudne do zrobienia. Musiała być specjalna też optyka, aparat inaczej ustawiony, a chcemy dotrzeć do wszystkich fotografujących, którzy robią tysiące zdjęć. No właśnie, bo to też już chciałem zapytać, dla kogo jest ta... ten fotomaraton. Dla sympatyków fotografii. Każdy, kto chce się zabawić. Ja tylko wiem z doświadczenia, że na takie pomysły, prawda, tematów najlepiej potrafią się jakby dostosować albo wybrać takie zdjęcia. Najmłodsza grupa, oni są szaleńcy i zawsze potrafią coś do tego dołożyć. Natomiast każdy taki już bardziej młodzieniec, to młodsza osoba zawsze troszeczkę myśli tak racjonalnie i wtedy mówi, że oj, no nie mam co wybrać, nie? Tak to się wydaje. Natomiast no tu trzeba troszeczkę szalonego podejścia do tego i po prostu wykazać się pomysłem na temat, prawda? Nie ograniczamy, że co godziny temat, bo to by było straszne. Natomiast mamy te 8 godzin, 10 tematów. Zbieramy oczywiście od wszystkich później te prace do komputera. Gdzieś 4, to jest chyba wtorek czy jakoś tak, będzie ogłoszenie na Facebooku wszystkich wyników, jak wyglądają. No i wręczenie takich nagród rzeczowych, upominków jest przewidziane na 7, to jest w piątek w małej galerii. To wszystko powiadomimy, prawda, niech po prostu się to jakoś... Do startu imprezy jest jeszcze kilka dni, czy można się zapisywać, ile w ogóle, jaki jest... Na ile osób przewidziano? Myśmy tak właśnie dyskutowali, że ile tych osób jesteśmy w stanie później obsłużyć, bo jak weźmiemy, powiedzmy, otworzyliśmy taki zapis na 30 osób, ale jak tak 30 osób i 10 zadań, to jest 300 zdjęć i każde zadanie po 3 zdjęcia to jest, wiecie ile to jest zdjęć do obejrzenia, bardzo dużo. Więc do oceny mam nadzieję, że ściągniemy jeszcze ze 2 osoby z fotografików takich znanych, uznanych i będziemy to przeglądać, wybierać. No, będziemy trochę się męczyć z kilka dni na ten temat, tak żeby te wyniki... No dobrze, ale można się jeszcze zapisywać? Można, oczywiście, że można śmiało się zapisywać. Można również, jak się przyjdzie w tą sobotę, to
Myślę, że jeszcze będzie jakieś miejsce, to nie będzie problemu. No. Dobrze, a jeżeli ktoś chciałby wcześniej, żeby mieć już pewność, że... To do małej galerii. Do małej galerii proszę przyjść, jest tam lista, jest tam regulamin. Tam ten regulamin należy podpisać, bo się wyraża zgodę na to, żeby można było się te zdjęcia publikować. Jeżeli ten... Ta zabawa da nam efekt po prostu bardzo ciekawych zdjęć, tego się spodziewam, więc kto wie, pokusimy się i zrobimy wystawę, oczywiście w innym czasie, bo to trzeba przygotować, trzeba to odpowiednio powiększyć, no i wtedy będziemy mieli tą zabawę jakby spuentowaną do końca. Także jak Państwo słyszeliście, 1 lipca, kto lubi, kto ma do czynienia z aparatem, czy chociażby w swoim smartfonie, to zapraszamy do małej galerii, także do wzięcia udziału w tym fotomaratonie, no bo nie tak często w końcu takie imprezy są w Gorzowie organizowane, a tym bardziej, że to będzie jeszcze połączone z jubileuszem, więc jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału, a za rozmowę bardzo dziękuję. Przypomnę, że tylko gościem pana Mariana Łazarskiego, prezesa Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Dziękujemy.